Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 15 lutego w czwartek po Środzie Popielcowej. A dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 9, a wersety od 22 do 25. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich talmidim: Syn człowieczy musi doznać wiele cierpienia i być odrzuconym przez starszych, głównych kochanim i nauczycieli Tory, i zostanie zgładzony, ale trzeciego dnia powstanie do życia. A wszystkim powiedział: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech powie nie samemu sobie, niech codziennie weźmie swój krzyż i niech idzie za mną, bo kto próbuje ocalić swoje życie, zniszczy je. Lecz kto niszczy swoje życie ze względu na mnie, ten je ocali. Na co przyda się człowiekowi, jeśli zdobędzie cały świat, a zniszczy lub zaprzepaści własne życie? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, po Środzie Popielcowej, czyli po tym starcie w Wielki Post i tym, co powiedzieliśmy sobie, staćcie na wielki postęp, dzisiaj jakby w te 40 dni tej pracy takiej wytężonej, duchowej pracy wytężonej, post, modlitwa, jałmużna i to wszystko, co się jakby zawiera w tym okresie wielkopostnym, w tym czasie, mamy nakreślony trochę przez Jezusa cel, po co my to robimy, po co. Bo zawsze, kiedy ktoś cię do czegoś zaprasza, zachęca, no to mówi ci, robisz to po to, żeby później, no na przykład, być pilotem. Będziesz potrafił i robił to, że będziesz pilotem. To jest cel tej nauki, tego szkolenia, tej uczelni. No albo właśnie w tych sytuacjach, w których tam ktoś zaczyna katować siebie tymi różnymi dietami, proszę nie mylić ze zdrowym odżywianiem się, coś czymś dobrym i poprawnym, również dla nas koniecznym jako chrześcijan, dbających o swoje zdrowie, ale właśnie ci, którzy karmią nas tymi dietami, mówią, będziesz to odczuwał za, nie wiem, 10, 20, 50 dni, za pół roku, że będziesz chudszy o 120 kg. No albo ktoś jeszcze inny podejmuje jakieś. Rozumiemy, po co jest Wielki Post? Jezus mówi, po to, żeby powstać do życia, powstać z martwych. Mówi to oczywiście na swoim przykładzie, ale nas zaprasza, żeby iść za tym przykładem. I dlatego Jezus powiedział, że będzie odrzucony, będzie cierpiał, zostanie zabity, ale właśnie wstanie do życia. Jezus trochę mówi do nas, będziecie cierpieć, bo post nie jest jedzeniem truskawkowych lodów, latem sobie pod parasolem. Tylko post jest w pewnym sensie cierpieniem. Ale Jezus mówi, jeśli chcesz iść za mną, to powiedz sobie samemu nie, wtedy gdy twoje oczy chcą tego, albo twoje ciało nie chce czegoś, na przykład modlić się na różańcu, to Jezus mówi, powiedz sobie samemu nie. Nałóż sobie ten krzyż i idź za mną. I znowu Jezus odpowiada, bo kto próbuje ocalić swoje życie, czy w pewnym sensie nie chce iść za nim, ten je straci. A kto to swoje życie, w cudzysłowie, bo nie mówimy o jakimś niszczeniu fizycznym, biologicznym, czy jakimś innym psychicznym, więc kto zniszczy te zachcianki, byśmy powiedzieli, te żądze, które są w naszym ciele, ten ocali swoje życie. No i wszystko to kwituje Pan Jezus tym ostatnim zdaniem, jakby nas chciał jeszcze raz przekonać, że
to jest nam bardzo pożyteczne. Przejście tych 40 dni z takim właśnie szczególnym nastawieniem na to, że będę niszczył ten swój egoizm, egocentryzm, żądzę, zachłanność, chciwość. Będę to niszczył właśnie idąc za Jezusem z krzyżem. Krzyż to nie jest pluszowy miś. Bo Jezus mówi, na co przyda się człowiekowi, jeśli zdobędzie cały świat, a zniszczy lub zaprzepaści własne życie. Kochani, Jezus mówi, co tak naprawdę może zniszczyć nasze życie. I wielu ludzi tego doświadcza, wielu tego doświadczyło. My też mieliśmy, czy mamy może takie etapy, w których doświadczyliśmy, że można niszczyć swoje życie, mając niby wszystko, nawet na tym przysłowiowym stole, to tak naprawdę niszczymy nasze życie. Bo życie nie polega na nieustannym konsumowaniu wszystkiego, co jest wokół, tylko życie właśnie polega na traceniu, na życiu dla innych, na życiu, które się spala, tak jak świeca. Świeca nie jest stworzona po to, żeby stała sobie nigdy nietknięta, bo ona wtedy nie spełnia swojej roli. I ktoś taki powie, po co jest ta świeca? Po co? Lepiej ją wyrzucić do kosza, bo ona nie spełnia swojego zadania. Dopiero gdy ją zapalimy i ona zaczyna płonąć, zaczyna się wyniszczać w pewnym sensie, wtedy jest świecą. I do tego Chrystus nas zachęca. Do takiego w pewnym sensie wyniszczania się, nie niszczenia siebie, ale wyniszczania się, to znaczy właśnie spalania się miłością. Bo jeśli poszczę, to nie dlatego, żeby dobrze wyglądać, tylko poszczę dlatego, że kocham Boga, który za mnie umarł. Jeśli mówiliśmy to, robię jakieś postanowienie, czy dzielę się czymś, to nie dlatego, że chcę na tym zarobić, ale dlatego, że kocham drugiego człowieka i mu współczuję, że on nie ma tego, co mam ja. Więc dlatego Pan Jezus mówi, weźcie ten krzyż i idźcie za mną. Za mną. To też jest fajne, to też jest bardzo mądre dla nas, że Jezus nas nie wystawia, proszę idźcie, nie wypycha nas, tylko mówi, idźcie za mną. Będziecie szli z krzyżem za mną, będziecie mieli siły na to, żeby dźwigać ten krzyż. Bo kiedy się idzie za kimś, to cały czas się patrzy na tego kogoś. My mamy cały czas iść za Jezusem. Nie wymądrzać się koło Jezusa, przed Jezusem, nad Jezusem, za Jezusem. Mamy cały czas na Niego patrzeć. I w Wielkim Poście, czy tego dnia, który po pierwsze jest po środzie popielcowej, mamy tak szczególnie postawiony krzyż przed oczyma. Więc kochani, patrzcie na ten krzyż. Ściągnijcie ten krzyż ze ściany. Albo miejcie jakiś krzyż, może podczas kolędy go gdzieś macie, wyciągnijcie go gdzieś. Postawcie go może nawet na biurku, jeśli nie macie go gdzieś tam, czy bliżej siebie, żeby ten Wielki Post był dla nas też takim znakiem, że jest tu przy nas ta miłość, która jest miłością największą. Całujcie ten krzyż. W ciągu dnia, gdy się obudzicie, całujcie krzyż. I będziemy wtedy mieli siłę dźwigać nasz krzyż, bo będziemy szli za Jezusem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.